Dzień dobry, nazywam się Paweł Cegłowski. W dzisiejszym 16 odcinku Dzień z Gabinetu chcę Ci opisać pacjenta, który trafił do mojego gabinetu z powodu dolegliwości bólowych okolicy spojenia łonowego. Po przedstawieniu informacji zebranych przeze mnie podczas badania, zobaczymy, czy będziesz mieć podobne postawione hipotezy oraz czy też byś wybrał takie leczenie. Zaczynam. Mężczyzna w wieku 37 lat, wysportowany 3 tygodnie temu podczas gry w piłkę nożną poczuł tępy ból okolicy społynia łonowego, który wieczorem zaczął obejmować okolice narządów rodnych po prawej stronie oraz prawą pachwinę. Ból był w skali 8 na 10. Pacjent zgłosił, że dzień wcześniej wykonywał ciężki trening biegowy z oporem. Przeprowadzając badanie udało się wywołać ból podczas głębokiego przysiadu w wykroku, gdzie prawa kończyna dolna była z przodu z dużym pochyleniem tłowia wraz z zgięciem bocznym w prawo. Ból obejmował pachwinę oraz promieniował do przywodzicieli. Mocne napięcie przywodzicieli, a zwłaszcza przy pochylonym tłowiu w pozycji stojącej, oraz unoszenie nóg w leżeniu tyłem także wywoływało ból. Pacjent zgłosił, że dzień po zdarzeniu, yy, uniesienie nóg, czyli wykonanie tzw. scyzoryka, było niemożliwe. W przyszłości pojawił się podobny ból, lecz o znacznie mniejszym natężeniu. Badanie ruchomości stawu biodrowego było czyste. Brak jakikolwiek ograniczenia czy bólu. Ruchy kombinowane typu Fadir czy Faber, testy oporowe oraz neurodynamiczne były także negatywne. Palpacyjnie jedynie była lekka tkliwość przywodzicieli. Macie już jakieś hipotezy? Ja na samym początku myślałem o obrąbku, lecz ze względu na jedyne objawy, które udało się wołać podczas testów funkcjonalnych, a zwłaszcza nasilenie objawu przy pochyleniu tułowia, a brak objawu podczas badania stawu biodrowego. Przeszedłem do badania kręgosłupa lędziowego. Odnotowałem sztywność oraz tkliwość w górnym kręgosłupie lędźwiowym. Wykonałem techniki miękkie prawej strony w różnym ułożeniu kręgosłupa, następnie wykonałem manipulacje, a na koniec powtórzyłem prowokacyjne testy i była znaczna poprawa. Parę dni później pacjent nie wytrzymał i wrócił na boisko, lecz przy kopnięciu piłki lewą nogą powrócił znany mu ból okolicy spojenia i prawej pachwiny. Jednak pierwsza myśl była najprawdopodobniej trafiona, ponieważ na kolejnej wizycie był kompletnie inny obraz pacjenta. Ciężko było mu wykonać uniesienie obydwu nóg ze względu na pojawiające się dolegliwości bólowe. Podczas badania ruchomości stawu biodrowego występował silny ból podczas zgięcia, zgięcia z przywiedzeniem, odwiedzeniem czy podczas rotacji wewnętrznej. Zmieniłem kierunek leczenia, skupiając się na technikach stawowych w różnym ustawienia stawu biodrowego. Wynik olbrzymia poprawa. Nie zawsze wyniki badania są jednoznaczne, dlatego warto zakładać dwie hipotezy. A jaka jest twoja i jaką byś prowadził terapię? Daj znać w komentarzach. A żeby nie przeoczyć następnych odcinków, zaobserwuj mój kanał. Pozdrawiam Paweł Cegłowski.